Pierwsza porażka zespołu z Kraszewic stała się faktem. Masowia w niedzielne popołudnie 18 września przegrała z LKS-em Jankowy 2-3 po bardzo zaciętym meczu. Po szóstej kolejce wciąż zajmuje jednak fotel lidera szóstej grupy klasy okręgowej. Widowisko rozkręciło się dopiero w drugiej połowie i właśnie wtedy padły wszystkie bramki. W pierwszej kibice oglądali wyrównaną grę, choć lepsze okazje stwarzali sobie zawodnicy z Janków. To podopiecznym Przemysłowa Zająca udało się otworzyć wynik spotkania. Na listę strzelców w 57 minucie wpisał się Przemysław Kaczmarek. Piłkarze Masowi starali się odrobić straty. Szczęście uśmiechnęło się do nich parę minut później. Po dośrodkowaniu najwyżej do piłki wyskoczył Marcin Waliszczak i tym samym umieścił futbolówkę w siatce. Gospodarze mieli apetyt na więcej, ale w 70 minucie przyjezdni go zahamowali. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał Kasper Świątek i z najbliższej odległości strzelił na 1-2. W 80 minucie świetne podanie z boku boiska na bramkę zamienił Piotr Stępin. Kibice z Kraszewic powoli tracili nadzieję na chociażby remis. Odżyły one 2 minuty po straconym golu, kiedy wynik na 2-3 zmienił Marcin Waliszczak. Na więcej nie starczyło już czasu, a 3 punkty wpisały się na konto Beniaminka z Janków. Fajny mecz, bardzo zacięty, boisko wiadomo jak to w Kraszewicach małe, dużo walki i gdzieś te emocje do końca najpierw prowadzimy, strzelamy bramkę na 3-1, za chwilę tracimy na 3-2 i do końca były emocje, no i fajnie, mi się wydaje, że fajnie, bo 5 bramek dla kibiców, fajne emocje, no i najwięcej się cieszę z tego, że moja drużyna schodzi z boiska zwycięska. Piątek nie przygotowywaliśmy się u nas w Jankowych, specjalnie zwęziliśmy boisko i przygotowywaliśmy się na zwężonym boisku. Każda porażka wliczona jest w sport i trzeba ją przyjąć z pokorą, przeanalizować pewne rzeczy. Troszeczkę brakło nam szczęścia, myślę, bo przy sytuacji na 2-1 ten mecz też inaczej by wyglądał. No nie strzeliliśmy tej bramki, przeciwnik natomiast strzelił jedną więcej, no i tyle w tym temacie. Pomimo niekorzystnego wyniku, nastroje w Kraszewicach są dobre. Czy uda się utrzymać pierwsze miejsce do końca? No, bardzo fajne ruchy poczynił prezes i zarząd, także te do tej pory mecze wskazywały na to i wskazują cały czas, że będziemy się liczyć, a boisko, na wszystko będzie zależało, czy to podniesiemy z boiska, czy nie podniesiemy. No, dzisiaj się okazało, że do każdej drużyny trzeba podejść poważnie i z determinacją, bo to trzeba zakładać, że wszyscy zawodnicy, cała jedenastka musi uczestniczyć, musi walczyć i nie możemy tylko i wyłącznie polegać, że Stefan nam wygra ligę i tak dalej, także musimy wszyscy być zaangażowani do samego końca. Masowia w kolejnym meczu zmierzy się z trzecią drużyną tabeli, GKS-em Grębanin.